Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Job, czyli asystent trenera Macieja Stolarczyka w Jagiellonii Białystok. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja chciałbym dopytać o to, jak się panu układa współpraca z trenerem Maciejem Stolarczykiem, bo wy już współpracujecie ze sobą od kilku lat, też współpracowaliście ze sobą na boisku. Czy wy macie podobne charaktery, czy to jest już w tej chwili przyjaźń, czy to możemy nazwać raczej tylko taką stopą zawodową? Mi się współpracuje bardzo dobrze z trenerem i myślę, że życzyłbym każdemu współpracownikowi, żeby miał takiego szefa. Na pewno Maciej jest człowiekiem mocno empatycznym i potrafi zrozumieć i widzi potrzeby innych ludzi. To jest bardzo ważne jakby nie tylko w relacji sztabowej, ale w pracy trenera. Także no ja mogę mówić same dobre rzeczy o Maćku, bo tak jak pan wspomniał, współpracujemy od pewnego czasu ze sobą. Ta współpraca na poziomie trenerskim zaczęła się w Wiśle Kraków, ale wcześniej byliśmy razem z zawodnikami Wisły Kraków i powiedzmy, asekurowaliśmy się nawzajem. Także no myślę, to jest chyba w tym momencie coś więcej niż praca na pewno. Najważniejsze jest to, że na pewno ten zespół stać na to, żeby być wyżej w tabeli i myślę, było kilka takich spotkań co najmniej, w których jakby ten potencjał swój pokazał. Natomiast no też gdzieś nie zawsze można było korzystać ze wszystkich graczy i to też jest jeden z elementów, który decyduje później o wyniku. Też ta obecna runda wygląda zdecydowanie lepiej moim zdaniem niż ta jesienna, przynajmniej pod względem punktowym i też takiego grania, bo na przykład w meczu z Rakowem Częstochowa ja osobiście miałem wrażenie, że nas stać było na to, żeby jednak tam choćby punkt uczknąć. Jak przygotowujecie się do meczu teraz z Miedzią Legnica? Co zrobić, żeby to spotkanie wygrać? Czyli przygotowujemy się jak do każdego innego spotkania. Ten mikrocykl jest trochę dłuższy, więc zawodnicy dostali jakby jeden dzień taki pełny odpoczynku plus takie zajęcia indywidualne. Jest normalny mikrocykl treningowy, czyli przygotowujemy się pod zespół Miedzi, jakby przepracowując poszczególne fazy gry, stałe fragmenty gry, czy grę defensywną, czy ofensywną, jaka będzie idea, o tym dopiero będziemy rozmawiać z zawodnikami. Więc no tutaj nic nadzwyczajnego nie ma, nic nie zmieniamy jakby w sposobie pracy, dalej jakby wchodzimy w szczegóły, dalej chcemy jakby dać zawodnikom ideę, no później pozostaje to realizować na boisku. Czy pańskie doświadczenie jako byłego zawodnika, też reprezentanta Polski ma tutaj jakieś znaczenie dla samych zawodników? W sensie, czy pan jest w stanie przełożyć te swoje doświadczenia na to, żeby im coś podpowiedzieć? Znaczy, na pewno podpowiadam, natomiast na ile jest to jakby przyswajane i na ile jakby zawodnicy jakby korzystają z tego, to jest jakby inna kwestia. No, poza tym powiedzieć, a później wprowadzić to w życie, to też jest dosyć trudne, więc my jakby wiele elementów, nad wieloma elementami pracujemy indywidualnie też z zawodnikami, szczególnie z tymi młodszymi, chociażby z Kubą Lewickim, czy z Matysem, czy jeszcze tam z kolejnymi młodymi. Bo na pewno są to piłkarze, którzy chcą się uczyć i którzy jakby są chłonni tej wiedzy i przyjmują te informacje. Doświadczony zawodnik ma już jakiś swój schemat jakby działania i jest to bardzo trudno zmienić później zawodnikowi, nie wiem, 30-letniemu czy 35-letniemu, jakieś nawyki, które już ma wypracowane wcześniej. No, łatwiej jest nauczyć czegoś niż zmienić zły nawyk. Znaczy, my jesteśmy przygotowani do gry i na trzech środkowych obrońców i na czterech, bo praktycznie całą tamtą rundę graliśmy trójką czy też piątką w defensywie z wahadłowymi. Teraz częściej gramy w defensywie czwórką. Więc też staramy się, żeby ten zespół miał jakby kilka możliwości działania, żeby potrafił sam rozpoznać sytuację na boisku. Oczywiście jest robiona analiza, ale zespoły przeciwne też zmieniają jakby sposób gry w trakcie. I tu już jest rola zawodników, żeby potrafili jakby rozpoznać te zmiany przeciwnika, zmiany ustawienia przeciwnika w trakcie gry i no, zastosować na to odpowiedni klucz działania, czy to w budowaniu, czy w bronieniu. Więc tutaj no, ci zawodnicy są na pewno bardziej świadomi, mają większą wiedzę taktyczną niż tą, którą my mieliśmy jako zawodnicy. Myślę, że to też wynika z tego, że trenerzy mają większą wiedzę i szerszą wiedzę na ten temat. Wcześniej było to trochę tak działało, że oczywiście trener tam narzucał, że gramy czwórką, natomiast tam było mało detali i często te zawodnicy między sobą ustalali pewne zachowania w trakcie meczu, co teraz się wydaje jakby trochę
no rzadkie, że trochę zawodnicy przejmują ster, ale myślę, że wcześniej tak było w wielu zespołach. A czy w takim razie, w którym z zawodników Jagiellonii Białystok widzi Pan jakiś taki duży potencjał na przyszłość wśród tych młodych piłkarzy? Bo tych całkiem sporo do pierwszej drużyny trafia. Znaczy, dla mnie Kuba Lewicki jest takim chłopakiem, który przede wszystkim, jeżeli chodzi o jego podejście, bo myślę, że to jest absolutnie kluczowa sprawa, poza oczywiście talentem, cechami motorycznymi i gdzieś tą mentalnością, on ma bardzo dużą chęć do pracy i chęć do uczenia się, a to jest coś absolutna podstawa i poza tym jest chłopakiem bardzo pracowitym, więc ja myślę, że to rokuje dobrze na przyszłość dla niego i myślę, że to jest chłopak, który w tym momencie jest dla mnie takim zawodnikiem o największym potencjale, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki. Oczywiście są też inni, którzy mają duże możliwości, chociażby Matysik, chociażby Wojtkowski, który też jest gdzieś tam blisko pierwszego zespołu, czy Oli Wojciechowski, no to też są zawodnicy, którzy mają spore możliwości i mogą grać na poziomie ekstraklasy na pewno. A Pan jak wspomina swoją karierę, to Pan był podobnie jak na przykład Kuba Lewicki, raczej z taką dużą chęcią do pracy, czy to wyglądało tak, że częściej jednak ten leń wkracza? Znaczy, ja miałem takie poczucie, że mam dozę jakąś talentu, natomiast miałem też taką świadomość, że ja potrzebuję dużo pracować, bo widziałem, że są lepsi ode mnie, bo to jest częsty przypadek, że gdzieś na poziomie juniorów widzi się kolegów, którzy mają jakby większe możliwości. Ja też to widziałem i stąd pojawiła się świadomość, że muszę jakby pracować więcej i ciężej. A to, że jakby była to dla mnie przyjemność, gra w piłkę, to można powiedzieć, że nie była to dla mnie praca, tylko cały czas jakby no, frajda i chęć. Oczywiście na poziomie seniorskim, kiedy już wchodzi w grę presja, odpowiedzialność za wynik i tak dalej, to może tej przyjemności jest troszeczkę mniej. Natomiast tak, ja byłem zawodnikiem, który ciężko pracował na to, co osiągnął, który na pewno z bardzo dużo wyrzeczeń związanych jakby z takim życiem osobistym, bo to wiadomo, żeby grać w mojej ocenie w piłkę na wysokim poziomie, trzeba podporządkować pod to całe swoje życie. A z kim Pan się porównywał, tak z ciekawości? Miał Pan takiego boiskowego rywala, do którego chciałby Pan doskoczyć? Właśnie ja jakby raczej się nie porównywałem do innych zawodników, raczej jakby szukałem tych najlepszych cech u niektórych i dla mnie takim idolem dzieciństwa był Paolo Maldini, który grał wtedy na pozycji bocznego obrońcy. Ja co ciekawe byłem napastnikiem, więc to generalnie jako junior mówię. Czy trampka, strzelałem bardzo dużo bramek, ale gdzieś tych umiejętności takich piłkarskich jakby trochę zabrakło na tą pozycję. I to w ogóle była, jakby czasy mojego dzieciństwa, to była era fantastycznej Holandii z Van Bastenem, z tą cudowną bramką, którą zdobył, z Hulitem, z Rijkaardem. No to była ta era właśnie graczy z tego poziomu i na pewno tak, jak my graliśmy gdzieś tam pod blokiem na boisku, to wielu było Van Bastenów, wielu było Hulitów i tak dalej. No, później jak zostałem przesunięty na pozycję bocznego obrońcy, znaczy kryjącego wtedy, to gdzieś bardzo mi imponował wtedy Paolo Maldini w Wielkim Milanie, więc to były te czasy, gdzie tak się wzorowałem się na nim, może nie porównywałem, ale wzorowałem. A co najlepiej wspomina Pan ze swojej piłkarskiej kariery? Najlepiej. No myślę, że chyba największą satysfakcję dają jednak medale, dają triumfy. Gdzieś feta po Mistrzostwie Polski to są takie chwile, które są pewnym podsumowaniem okresu, jakiegoś tam okresu piłkarskiego i dają ogromną satysfakcję, bo no przyjemnie jest widzieć gdzieś tam na krakowskim rynku kilka tysięcy ludzi, którzy fetują z nami i świętują Mistrzostwo Polski, więc to na pewno są takie momenty podsumowujące w pewnym zakresie i no dające taką dużą satysfakcję, że się wykonało dobrą pracę i jest się częścią jakby świetnego zespołu i gdzieś jakiś kawałek historii się napisało. A wycisnął Pan maksa z tej kariery? To trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć. W mojej ocenie tak. Uważam, że spełniłem swoje marzenia, grałem w reprezentacji wielokrotnie, byłem na dużych turniejach, więc myślę, że tak. Był Pan z tą kadrą na Euro 2008, pierwszym Euro w polskiej historii.
Tak, no można powiedzieć, że byłem, tak, bo niestety... 45 minut pan zagrał, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to prawda, natomiast no, gdzieś te turnieje, akurat Mistrzostwa Świata w 2006 roku w Niemczech i Mistrzostwa Europy, o których pan wspomniał, no nie były udane dla nas jako reprezentacji, więc z jednej strony ogromny zaszczyt i takie spełnienie marzeń, że gra się na tak dużym turnieju, natomiast z drugiej ogromny niedosyt, że jednak no, gdzieś nie zrobiliśmy więcej, że te turnieje były nieudane, więc to takie trochę mieszane uczucia. I w związku z tym taki duży bagaż emocjonalny związany też jakby z odbiorem tego przez społeczeństwo, bo wiemy, że jesteśmy takim narodem, który chciałby widzieć jakby piłkarzy. Dużo wymaga. Dokładnie. Natomiast jest to absolutnie normalne, ale tak jak mówię, no, reprezentacja jest takim nośnikiem bardzo dużych emocji i tak jak przed turniejem jest taka duża euforia, tak po tych turniejach pamiętam, że było takie duże rozczarowanie zawodników i oczywiście też kibiców, bo to jest naturalne. A czy dzisiaj, tak na koniec zapytam, kusi pana to, żeby podkreślić korki na przykład Izraelowi Puerto i wskoczyć na boisko, go zastąpić? Albo jego, nie, albo innego zawodnika? Nie jestem w stanie już w tym momencie mojego przygotowania fizycznego, nie jestem w stanie nikogo zastąpić. Natomiast dalej oczywiście lubię pograć w piłkę i jak jest taka możliwość, to robię wspólnie z kolegami. No to pięknie. Dziękujemy bardzo. Mariusz Jeb był naszym gościem. Bardzo.